witajcie na kanale Rapitronics. Dzisiaj będzie trochę nietypowo, bo jak widzicie, jesteśmy w samochodzie i idąc śladem youtuberów, to mógłbym nazwać ten odcinek Ekspert w Skodzie. Z tym, że to byłby jedyny odcinek, ponieważ ta Skoda nie jest moja. Właśnie ze mną dzisiaj jest tutaj Tomek. Cześć. Współzałożyciel firmy Hydra System, czyli generalnie nawigacje rolnicze. I o tym też będzie dzisiejszy odcinek, ponieważ zachęcony dyskusjami na Facebooku doszedłem do wniosku, że część ludzi nie do końca wie, o czym pisze. Pomyślałem, że przyda się taki odcinek, który wyjaśniłby podstawy, jak dla laika, podstawy związane z otoczką wokół prowadzenia równoległego, w ogóle wokół nawigacji rolniczych. Taki jest plan na ten odcinek. Tomku, może powiesz nieco na początek o Hydrze samej? Chyba, że nie chcesz. Mogę parę słów powiedzieć. Hydra jest firmą, która powstała de facto pod nawigację rolniczą. Dodajmy, że troszkę przez rolnika, dla rolnika. Tak, kolega, który szukał de facto dla siebie, dla swoich rodziców takiego rozwiązania, zobaczył, w jakich to cenach chodzi i, że tak powiem, żyłka inżyniera się w nim odezwała i stwierdził, że jest w stanie coś takiego zrobić, ale stwierdziłem, że mu w tym pomogę. I tak minęło już 5 lat firmy. Poza tym ja też się wywodzę, że tak powiem, z wioski i moi rodzice pracowali na gospodarstwie, że tak powiem, coś a la PGR. Temat, że tak powiem, był mi nieobcy. To tyle o Hydrze. Generalnie to zacznijmy od początku. Macie w ofercie nawigację od tych najprostszych, popularnie zwanych DGPS-ów, po te bardziej zaawansowane. No i może zacznijmy właśnie od tych DGPS-ów. Po co one w ogóle są? I czy do czegoś się nadają? DGPS-y ogólnie się nadają tam, gdzie nie mamy prac bardzo, bardzo dokładnych, czyli wszędzie, gdzie mamy na przykład opryskiwacz czy rozsiewacz nawozów, gdzie tam te 20 cm dokładności nam w zupełności wystarczy. Jest to o wiele więcej niż jesteśmy w stanie uzyskać na oko. Przy na przykład rozsiewaczu nawozu, który sypie na 26 metrów, no to trudno ocenić, czy pół metra w tą, czy w tą pojechaliśmy. A że tak powiem, dzięki nawigacji możemy zmniejszyć te nakładki do około tam 20 cm i też będzie dobrze. Niektórzy nawet próbują na tym jakiś dokładniejszy prac typu talerzówka czy nawet sianie, ale to, że tak powiem, na własną odpowiedzialność. DGPS bazuje tylko na poprawkach satelit, nie są potrzebne żadne abonamenty, bazuje tylko na satelitach. Czyli generalnie wyjaśniając po ludzku to, co ty powiedziałeś, generalnie DGPS korzysta z tego, co odbierają wasze odbiorniki GPS na przykład w smartfonach. I generuje to dokładność rzędu tych 30 cm? 20-30 cm. W zależności od warunków. Tylko pamiętajmy, że w zależności od tego, jakie satelity są widziane, z jakimi sygnałami w ciągu dnia, to się zmienia. A więc w przypadku DGPS-a nie mamy powtarzalności w pracach. To znaczy, że pojedziemy na obiad, wrócimy w to samo miejsce i się okaże, że jesteśmy przesunięci o pół metra globalnie, a więc tutaj trzeba uważać, albo to skorygować, albo robić pracę raz przy razie, trochę tak jak się robi bez nawigacji. Czyli generalnie mówiąc wprost, sygnał ma tendencję właśnie do pływania, przez co ta dokładność bezwzględna jest mocno ograniczona i dajmy na to właśnie to, co powiedziałeś ty, kończąc pracę w miejscu X na polu i wracając w to miejsce jutro, będziecie prawdopodobnie przesunięci o ileś tam 10 cm przynajmniej. No i to są właśnie ograniczenia tego sygnału darmowego w cudzysłowie, no bo za nic nie musimy za niego płacić. Kupujemy raz odbiornik, właśnie ten DGPS-owy, i generalnie z niego korzystamy
nieograniczony czas później, dopóki się nie uszkodzi. Także to by było w kwestii DGPS-a. Tu nie mamy żadnych abonamentów, bo korzystamy z darmowego sygnału, który udostępniany jest właśnie przez kilka różnych rodzajów satelit. Tak, mamy tutaj, że tak powiem, czterech dostawców oficjalnie. Mamy GPS od Amerykanów, GLONASS od Rosjan i Baidu od Chińczyków i Galileo, że tak powiem, z Unii Europejskiej, ale w większości bazujemy na GPS-ie i na GLONASSie. Te sygnały są najmocniejsze i tutaj najbardziej, że tak powiem, użyteczne. Dobra, no to tyle byłoby w kwestii DGPS-ów. Teraz mamy kolejne pojęcie RTK. RTK to jest taki bardziej zaawansowany DGPS. Różni się tym, że do sygnału bezpłatnego, który odbieracie z satelity, doprowadzacie jeszcze sygnał korekcyjny tutaj z jakichś stacji bazowych w waszej okolicy, dajmy na to. I to są właśnie te poprawki i często tak zwany abonament. Choć moim zdaniem abonament to jest po prostu tylko marketingowy chwyt tych dużych firm, które też chcą na tym zarabiać. Nie wszystko, co jest związane z RTK, od razu się wiąże z abonamentem, a to Leo o tym to później. Ale sama istota odbiornika i to, jakie są zalety względem DGPS-a? Zalety względem DGPS-a jest powtarzalność, czyli bezwzględna, czyli za rok, dwa, trzy wjeżdżamy, gdzie planowaliśmy być. Druga rzecz, że o wiele większa dokładność. Tutaj już mówimy o dokładności na odbiorniku rzędu 2-3 cm, czyli, że tak powiem, 10 razy lepiej względem DGPS-a. Więc tutaj już prace z tymi mniejszymi maszynami typu siewnik, jakiś kultywator, siewnik punktowy wchodzą jak najbardziej w grę. Tak, tylko też trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli korzystamy z RTK i jedziemy na tak zwanym ręku, to też mamy swoje ograniczenia i tutaj trzeba założyć, że realnie dobry operator jest w stanie zrobić dokładność rzędu 10-15 cm. Tak, bo mówimy o systemie, gdzie jest tylko odbiornik RTK, natomiast generalnie to służy tylko do pokazywania, jak jechać, my to kręcimy ręcznie. Właśnie, mit typu odbiornik RTK bez kierownicy nie ma sensu. Czy to prawda? Bo moim zdaniem ma sens. Choćby przez tą powtarzalność, którą uzyskujecie rok do roku. Więc jak ktoś wam mówi, że jak macie RTK, to musicie mieć kierownicę, to trochę was wprowadza w błąd, bo zawsze ją można dołożyć i można w system inwestować stopniowo. Raz, że mamy powtarzalność, ale druga rzecz, że już możemy zacząć jeździć co drugi, co trzeci przejazd. Będziemy tam, gdzie powinniśmy być. Przy DGPS-ie tego nie ma. Dzięki temu zaoszczędzimy na obrociach, na jeżdżeniu przód, tył, żeby jechać raz przy razie. Czyli obalamy mit, że RTK bez kierownicy nie ma racji bytu. Oczywiście ma, bo tak jak powiedział Tomek, powtarzalność jest praktycznie idealna, czyli te 2 cm rozstrzału, niezależnie czy przyjedziecie za tydzień czy za rok, więc raz wykonany obrys pola, możecie z niego korzystać już później przez kolejne sezony bez obaw, że tam będzie przesunięcie półmetrowe. Natomiast tak jak mówię, w system można inwestować stopniowo. I druga rzecz też, że te odbiorniki RTK już nie są horrendalnie drogie, no zależy, bo jeśli mówimy o takich fabrycznych, dużych producentach, to oczywiście są, bo oni to rezerwują dla dużych klientów, którzy muszą mieć trochę bardziej ekskluzywny towar niż ci tacy standardowi rolnicy. Natomiast mówiąc realnie, tak jak na przykład o tych systemach Hydra, to nie są już jakieś zaporowe pieniądze, więc z mojego punktu widzenia warto, jeśli myślimy przyszłościowo o jakiejś kierownicy, zainwestować te kilka tysięcy już w odbiornik RTK i już się uczyć tego, że właśnie tą dokładność mamy, a później kwestia tylko dołożenia kierownicy. To teraz tak, jest RTK, ale RTK nie może istnieć bez poprawek. I teraz wchodzimy w kolejne pojęcie, czyli sygnał korekcyjny. Sygnał korekcyjny lub tak zwane poprawki to jest sygnał, który jest dostarczany równolegle do waszego odbiornika na ciągniku i on pochodzi już ze stacji naziemnych, na przykład geodezyjnych, które po prostu, przez to, że to są najczęściej jakieś maszty,
no to mają wyznaczoną bardzo dokładną pozycję i ta pozycja właśnie jest używana później do korygowania tego, co odbieracie z satelit. No to to przelicza już odbiornik. Jest kilka możliwości dostarczenia tych poprawek. Generalnie w przypadku hydry używany jest połączenie internetowe, tudzież transmisja danych. Może być ona zrealizowana na dwa sposoby. Pierwszy, tańszy, to jest udostępnienie tego internetu, transmisji danych z waszych smartfonów, bo jak jesteście w ciągniku, jak nim kierujecie, macie smartfona i na pewno macie transmisję danych. Włączacie hotspota, parujecie sobie odbiornik na dachu z waszym smartfonem i ten odbiornik już w sposób automatyczny będzie sobie pobierał poprawki z internetu. Druga opcja to włożenie karty SIM do tego odbiornika, tego samego odbiornika. No wtedy już po prostu zapominacie o czymkolwiek, bo jak włączycie zasilanie, to wasz odbiornik automatycznie się zaloguje do sieci GSM i sobie będzie te poprawki zaciągał. To w kwestii takiej technicznej. I teraz same poprawki właśnie. Skąd brać poprawki? Poprawki bierzemy albo od operatorów. Część producentów ciągników, którzy również oferują swoje nawigacje, mają zamknięte systemy i tylko od nich można kupić poprawki. I właśnie, i to jest właśnie ten przypadek, który często rolnicy zadają mi pytanie typu, a czy to będzie jakiś abonament, tak? No właśnie, te duże firmy przyzwyczaiły tych rolników, że muszą jakiś abonament płacić i najczęściej już na rok z góry, czy używasz, czy nie używasz. I to jest trochę właśnie taki sztucznie wykreowany problem, bo te poprawki nie są musowe, bo jak nie macie poprawek, to wtedy ten odbiornik pracuje jak zwykły DGPS. Natomiast jak dostarczycie te poprawki, to wskakuje dokładność RTK. Generalnie macie pewną dowolność. Drugim podejściem jest korzystanie z operatorów. W tej chwili jest w Polsce trzech dużych, z czego jeden to jest państwowy EUPOS, z którego de facto my głównie korzystamy. I w sumie polecamy. W sumie polecamy, nie ma z nim większych problemów. Link będzie tutaj zaraz na dole filmu do tej strony. Kurde, co za drogę. Polskie drogi. Trochę macie ciężki interfejs użytkownika, ale jak... Założenie jak to... konta jest tam niezbyt intuicyjne, ale jak to przejdziecie, to dalej jest z górki. Dokładnie. I w EUPOS-ie jest o tyle fajnie, że można nawet sobie wykupywać na tydzień poprawki, jeżeli mamy pracę, że tak powiem, dokładniejsze związane z siewem, to możemy sobie wykupić na tydzień, na miesiąc, na trzy miesiące. A wtedy, kiedy mamy opryski, bazować na DGPS-ie. No i właśnie, ja tu widzę dużą zaletę i pewną elastyczność, bo właśnie wiecie, że zaczyna się sezon siewów i on będzie trwał 2 tygodnie. Wtedy sobie po założeniu tego konta normalnie jak telefon na kartę wykupujecie sobie te poprawki na kolejny miesiąc i przez ten miesiąc możecie normalnie korzystać z tej dużej dokładności prowadzenia. Po miesiącu automatycznie wam wygasną te poprawki, więc wasz GPS zacznie po prostu pracować jak DGPS, ale będzie pracował i opryski w późniejszym czasie możecie spokojnie na DGPS-ie wykonać. Nie musicie płacić za, powiedzmy, kolejny tam okres abonamentowy. Kolejne, co najmniej dwie sieci, które znam, no to jest od Laikis SmartNet i też swoją sieć ma Topcon. O ile z Laiki też czasami korzystałem, czy polecałem klientów, o tyle z Topconem wiem, że niektórzy klienci używają, ale ja jeszcze, że tak powiem, tym się nie bawiłem. Kolejne podejście do tematu, który można, że tak powiem, u nas realizować, no to jest wykupienie od nas stacji referencyjnej. Jeśli jesteście małym gospodarstwem i generalnie potrzebujecie może 3 miesiące te poprawki w roku, to średnio wam się opłaca inwestować na przykład w jakieś własne stacje bazowe. Taniej będzie, płacąc tam kilkaset złotych rocznie, kupić te poprawki z ASG EUPOS. Natomiast jeśli potrzebujecie te poprawki na przykład prawie cały rok, albo co więcej, będziecie mieli kilka ciągników, które będzie chodziło z tym odbiornikiem RTK, to wtedy właśnie szansa jest, że bardzo szybko zwróci wam się właśnie wspomniana stacja bazowa, która jest czymś w rodzaju prywatnej stacji, która generuje wam sygnał korekcyjny do odbiorników RTK.
właśnie tutaj jest główny problem z operatorami, że de facto ten abonament może być wykorzystywany tylko przez jeden odbiornik. Więc wszędzie tam, gdzie na przykład jednocześnie chcemy pracować dwoma ciągnikami. Mamy dwa odbiorniki, musimy wykupić dwa razy abonament na dwa różne odbiorniki. Dokładnie, czyli powiedzmy skrzyknąć w ramach wioski, bo wiadomo, że ktoś też korzysta i wykupuje, wtedy ma sens stacja referencji. Właśnie. I wtedy macie własny sygnał korekcyjny na własny użytek. Płacicie raz za tą stację i jest super zaleta tej stacji, bo ten sygnał może Wam obsłużyć nieograniczoną liczbę odbiorników, co w praktyce znaczy, że możecie się właśnie skrzyknąć z sąsiadami i taka jedna stacja bazowa będzie zasilać równolegle kilka ciągników właśnie waszych sąsiadów i wasze. Więc tutaj naprawdę jeden sezon i ta stacja się zwróci, tak myślę. Jeżeli byśmy mieli 3-4 odbiorców, to tak. Pamiętajmy też o takim czynniku ludzkim, że jak się jedzie w pole, no to człowiek dopiero wtedy sobie przypomina, że miał wykupić abonament. Stacja daje ten komfort, że w każdej chwili, kiedy potrzebujemy, po prostu wsiadamy, jedziemy i mamy tą pełną dokładność. Poprawki mamy 24 godziny na dobę, cały czas, więc kiedy byście nie włączyli tego odbiornika, to po prostu będzie ta dokładność RTK zachowana. I w jaki sposób w ogóle te poprawki są przesłane? Tak jak powiedziałem, przez internet, czyli w praktyce znaczy to tyle, że taką stację bazową, no bo jak macie konto na ASG UPOS, no to po prostu one są pobierane już żywcem z internetu. Natomiast jak macie swoją stację bazową, to tą stację musicie kablem internetowym po prostu wpiąć do waszej sieci internetowej, domowej najczęściej. Te poprawki będą wrzucane do internetu, a dalej sytuacja już po stronie ciągnika ma się tak samo jak w przypadku poprawek z UPOS-a, czyli musicie mieć albo kartę SIM, albo hotspota i te poprawki będą wyciągane z internetu już prosto do stacji na dachu. Dobra, to byłyby takie trzy najważniejsze rzeczy. Teraz kwestia kierownicy, właśnie. Temat kierownic. Jak już mamy ogarnięty sygnał ten dokładny RTK i nawet działają poprawki, to jak już nam się znudzi ręczne kierowanie, bo to jednak wymaga skupienia się na tym tablecie, no i patrzenia de facto na bieżąco, jak tam zjeżdżamy w lewo, w prawo. Jak Wam już się to znudzi, to pewnie dorośniecie właśnie do tej kierownicy automatycznej i co wtedy? Jakie mamy opcje? Z reguły są dwa podejścia do tematu. Jedno to jest pięcie się w hydraulikę. Czyli rozwiązanie hydrauliczne. Dokładnie. I tutaj też, że tak powiem, mamy trzy opcje dostępne na rynku. Albo to jest dedykowany elektrozawór, albo to jest specjalny orbitrol wyposażony w elektrozawór i to rozwiązanie jest często spotykane we wszystkich autostirach, które można kupić bezpośrednio od dealerów. Kolejna rzecz, no to na przykład my opracowaliśmy swój sterownik bazujący na orbitrolu hydrauliki, a zupełnie podchodząc do tematu z innej strony, no to jest kierownica elektryczna, czyli coś, co można sobie w każdej chwili przerzucić do innego ciągnika i, że tak powiem, de facto to ona kręci zamiast nas tym orbitrolem, który jest w ciągniku, czyli takie rozwiązanie elektryczno-hydrauliczne. Czyli taki trochę HPS, no bo przecież jak dobrze wiecie, on też tak naprawdę ruch ręki zastępuje ruchem siłownika. Dokładnie. A tutaj nie kręcicie wy, tylko kręci za was silnik. Czyli mamy dwa podejścia, hydraulika albo elektryka. Co lepsze, co gorsze? Obydwa rozwiązania mają swoje plusy i minusy. Hydraulika szczególnie jest problematyczna w nowych ciągnikach, które są mocno zabudowane i montaż tej hydrauliki jest bardzo, bardzo problematyczny. Tutaj akurat wracamy z montażu kierownicy elektrycznej. Da się to zrobić w pół dnia, zamontować kierownicę elektryczną i tutaj drugi ciągnik był wyposażony w dodatkowy czujnik, żeby można było tą kierownicę przerzucać. No niewątpliwie minusem kierownicy elektrycznej jest to,
się kręci w tej kabinie. Jeżeli widzieliście, czy to nasze, czy inne filmiki na YouTubie, no niestety, no ten silnik musi się kręcić, czego nie mamy przy hydraulice. Jest to bardziej ukryte. Ale każde z rozwiązań ma swoich, że tak powiem, wyznawców. Niektórzy klienci tylko chcą hydraulikę, inni na przykład, którzy właśnie planują albo przerzucać tą kierownicę, albo za jakiś czas sprzedać ciągnik, albo po prostu im to rozwiązanie bardziej leży, wolą kierownicę elektryczną. Dokładnie, czyli w sumie można by powiedzieć, jak mamy rozwiązanie hydrauliczne, to system ma swoje gabaryty i najczęściej trzeba to gdzieś koło maski, koło przedniego koła ukryć, żeby te węże były maksymalnie krótkie. No to więc tutaj przy nowych ciągnikach jest pewien problem, zwłaszcza właśnie przez ten brak miejsca i silne upakowanie tych wszystkich podzespołów pod maską. To chyba w sumie jedyny minus, co nie? No i też trudniej jest przerzucać to między ewentualnie innymi maszynami. Dać się da, ale jest trudne, tak? Tak. Na niektórych ciągnikach jest to mocno problematyczne. Na przykład mamy zrobione dwa ciągniki sadownicze w hydraulice. Dało się, ale było to, że tak powiem, wyzwanie umieszczenie tego sterownika, żeby pełniał swoją rolę, a nie był takim doczepem nie wiadomo do czego. Okej, no i drugie podejście, czyli elektryczne. Wtedy to jest proste. Ściągamy oryginalną kierownicę, dajemy adapter odpowiedni, bo te frezy na tych kierownicach w zależności od producentów potrafią być różne i na ten adapter możemy już nakręcić taką nakładany, zwarty moduł już z silnikiem i z tą kierownicą, która jest w standardzie, która po prostu zastępuje oryginalną. Ja tu widzę jedyny minus właśnie kierownicy elektrycznej, poza tym, że ta kierownica się kręci fizycznie, co dla mnie jest plusem, bo widać, że coś się dzieje. No to jakby ktoś bardzo był przywiązany do tej oryginalnej kierownicy, to może być delikatnie, powiedzmy, zawiedziony, no bo jednak ta kierownica w standardzie, powiedzmy, no jest uniwersalna, tak? Dokładnie, jest uniwersalna i tyle, no i powiedzmy w ciągnikach za tam milion czy dwa to zawsze będzie, powiedzmy, trochę odstawać od tych oryginalnych, ale to nie jest jej zadanie. Generalnie zadaniem jest to, żeby dało się po prostu skręcać, a większość rzeczy ma robić za nas automatyka. Tutaj wspomniałeś o ciągnikach za milion i dwa, ale pamiętaj, że większość ciągników to są o wiele tańsze i starsze konstrukcje. I zgadza o to się. Chodzi, żeby które dalej pracują w gospodarstwie, i o to tak. Chodzi, żeby je maksymalnie wykorzystać. To znaczy, zgadzam się, że w przypadku starszych ciągników tu raczej nikt tu nie ma żadnych, powiedzmy, takich hamulców. Natomiast dochodzą mnie słuchy, że takim jedynym wizualnym właśnie może mankamentem to może być wygląd kierownicy. Minus, ale tylko wpływający na estetykę, bo nie na funkcjonalność. Bo oba systemy, dokładność jest tak naprawdę identyczna, tylko zasada działania i montażu jest inna. Tak. Bo możemy powiedzieć o idei działania hydraulicznego rozwiązania? Tak, idea jest bardzo podobna. Tutaj mamy kierownicę elektryczną, która kręci orbitrolem dedykowanym, raczej zamontowanym w ciągniku. W naszym rozwiązaniu jest drugi orbitrol. Równolegle wpięty. Tak, do którego jest przypięty silnik, który też nim kręci. To jest zawór przełączający między jednym a drugim rozwiązaniem. A więc, że tak powiem, ideowo jakby to rozrysować, no to jest ta sama sytuacja. Czyli silnik elektryczny kręcący orbitrol. System RTK używa jednego czujnika dodatkowego, tak? Jest to czujnik skrętu na kole. Tak, plus jeżeli mamy rozwiązania związane z hydrauliką, to chodzą czujniki pozwalające na odpięcie tej hydrauliki w chwili, kiedy chwycimy za kierownicę. Tak, czyli musi wykryć, że opór na kierownicy, wtedy czujnik ciśnienia informuje elektronika, ta się wyłącza, żebyście mogli ewentualnie skorygować ten ruch, bo inaczej to po prostu trzeba byłoby zatrzymać ciągnik. No to w sumie to są chyba największe różnice. I elektryka zalety, łatwość montażu? Tak. Łatwa przekładka? Przede wszystkim. No nie ma węży hydraulicznych, a one zawsze są problematyczne. No,
jest taki żart, że hydraulika musi cieknąć. No i to się zawsze sprawdza, tak jak diesel, musi kopcić. Że po jakimś czasie, nawet jak wszystko było dobrze podokręcane, trzeba to jeszcze lekko podociągać. Zawsze jest to bardziej problematyczne. A kierownica elektryczna jest estetyczniejsza i, że tak powiem, łatwość tego montażu, jeżeli już się dopasuje adapter. Powiem tak, producenci ciągników bardzo często wymieniają się częściami, kolumnami, a nawet całymi ciągnikami. I czasami na miejscu się okazuje, że adapter od innego ciągnika o wiele lepiej pasuje niż ten, który według nas i według katalogu powinien być na tym ciągniku. No ale to wychodzi z praktycznych, powiedzmy, już prób i montaży u klientów. Tak, a więc zawsze mamy, że tak powiem, przygotowany adapter dedykowany dla tego ciągnika według katalogu, a do tego adaptery do wszystkich ciągników, aby nie robić, że tak powiem, pustych przebiegów. Bo w tej chwili pokrywacie większość producentów, jeśli nie wszystkich, w adaptery? Tak, odpadają jakieś egzotyczne. Ostatnio patrzyłem na Orionie, jeżeli ktoś pamięta taki ciągnik. Nietypowy miał ten wieloklin, ale wszystkie New Hollandy, Fendy, John Deere i wszystkie te marki... Klas nie ma problemu pod względem adapterów. Montaż hydraulicznego rozwiązania raczej trzeba się nastawić na więcej niż jeden dzień. To jest standardowo, hydraulika jest 3 dni. Jest jeden dzień na de facto hydraulikę, jeden dzień na rozłożenie kabli, bo w przypadku hydrauliki te kable już są poukrywane i mocno staramy się je zintegrować, żeby jak najmniej były widoczne. Żeby się wtopiły. Dokładnie. I mniej więcej to schodzi drugi dzień, a trzeci dzień to jest uruchomienie i kalibracja. Przeszkolenie klienta. Tak, no jeśli elektryka, to tutaj w jednym dniu się bez problemu jesteśmy w stanie zamknąć, także choćby też to trzeba mieć na uwadze, tak? Więc trzeba być de facto 3 dni na miejscu, no bo tak by wypadało. Jeśli jesteście bardzo napaleni na przekładanie tego systemu, to generalnie da się. W przypadku kierownic elektrycznych to już ustaliliśmy, jest to ekstremalnie łatwe zadanie. Jedyne co, to trzeba po prostu doinwestować kilka złotych osobną wiązkę elektryczną i najczęściej w czujnik, dodatkowy czujnik skrętu już tam zamontowany w tym drugim docelowym ciągniku. Z reguły jak słyszymy, że klient planuje przekładać, no to proponujemy mu zakup czujnika i dodatkowej wiązki, żeby już ten, żeby potem przełożenie zajmowało mu około godziny, a nie musiał z tym kablem. Właśnie, i co najważniejsze, może to zrobić sam, tak? Tak. Już nie potrzebuje żadnego serwisu. Dokładnie, zapisujemy tylko konfigurację dla poszczególnego ciągnika na tablecie, który jest razem z systemem. Trzeba wgrać odpowiednią konfigurację do odpowiedniego ciągnika. Raczej bardziej to wybrać, a ona się zaczyta sama. Tak, no po prostu. Nic nie trzeba wgrywać generalnie, bo to już jest w tablecie. Raczej wybrać plik, właśnie, który jest się. Tak, bo jak mówisz, że wgrać, to zawsze już w moim umyśle się kreuje obraz, że trzeba coś podłączać, coś tam. Ale nie, to wszystko jest w tablecie, tylko po prostu trzeba kliknąć w odpowiedni plik. Więc naprawdę prościej już będzie trudno. Ponieważ komunikacja między tabletem a odbiornikiem na dachu jest bezprzewodowa, to nam wypada sporo tych kabli, przynajmniej patrząc na inne markowe rozwiązania. I tu jest akurat z tym fajnie. Przez to ta wiązka jest maksymalnie uproszczona, więc tak jak mówię, nie jest to duża inwestycja, a już mamy łatwość w ewentualnych przekładkach. Wracając do anten, które mamy, są też systemy dwuantenowe. Właśnie, ograniczenia odbiorników RTK jednoantenowych. Kluczowym ograniczeniem jest prędkość. Odbiornik RTK dobrze pracuje, że jedziemy powyżej 2-3 km na godzinę, czyli wszędzie do wszystkich standardowych prac związanych ze zbożami, częściowo z warzywami, to się jak najbardziej sprawdzi. Jednak wszędzie tam, gdzie potrzebujemy jechać na tej granicy 2-3 km na godzinę, nie wiem, i niżej, rozwijanie folii, czy w sadownictwie tam. W sadownictwie wchodzą prędkości kilkaset metrów na godzinę. Mamy takie systemy i one pracują
półkach sadowniczych. Warzywa tam co prawda prędkości są trochę wyższe, ale jeżeli na przykład mamy rozwijanie folii, no to często się zdarza, że stajemy i tutaj, że tak powiem, ta chwila ruszenia i stawania może być kluczowa, bo możemy mieć małe wahnięcie na systemie jednoantenowym. Wszędzie tam, gdzie się zajmujemy warzywami, do rozważenia jest system dwuantenowy, a w sadownictwie, no to, że tak powiem, od tego musimy wystartować, bo jednak te prędkości są naprawdę niskie. Czyli system dwuantenowy, łopatologicznie tłumacząc, to tak naprawdę jest druga, taka sama antena RTK, która najczęściej jest montowana na jakiejś takiej dłuższej listwie. Jeden odbiornik jest nad jednymi drzwiami, drugi odbiornik nad drugimi drzwiami, czyli prostopadle one są do kierunku jazdy i to nam pozwala po prostu na precyzyjne wyznaczenie kierunku jazdy. Tak, główny problem w przypadku jednoantenowych i prędkości jest wyznaczenie kąta, pod którym jedziemy. Jeżeli mamy małe próbki, z uwagi na to, że mały dystans przejechaliśmy, a on został... Zmiana odległości jest mała, tak? Został zaburzony o te 2-3 cm, no bo tak działa GPS, to już obliczenie z tego kąta powoduje kilkustopniowe, że tak powiem, wahania. Mówiąc prosto, po prostu odbiornik, a raczej aplikacja raz może pokazać, że jedziemy na wprost, a za chwilę pokaże, że już skręciliśmy o 30 stopni i to po prostu w praktyce tak wygląda jazda przy małych prędkościach na systemie jednoantenowym. Może nie 30 stopni, ale pamiętajmy, że każdy ruch przednich kół się przekłada na maszynę, a więc szczególnie w warzywnictwie i w sadownictwie, gdzie to są dosyć kluczowe te dokładności. Każdy ruch maszyną na boki po prostu widać i przekłada się na późniejsze straty. Dobra, no to właśnie, więc tutaj już tak najbardziej zaawansowanym systemem jest system dwuantenowy, ale jest to de facto zdublowanie tej anteny w systemie jednoantenowym, tylko po to, gdy musimy naprawdę korzystać z ekstremalnie małych prędkości. W innych przypadkach nie jest to nam potrzebne. Dodam tylko, że nagrywamy to jeszcze raz, bo mi się pierwszy materiał skasował. Liczę, że ten się zachowa. Tutaj odnośnie rolnictwa precyzyjnego, to tutaj mi się kojarzy wyobrażenie ludzi, że mogą jechać pod 20 na godzinę i dalej mieć centymetrową dokładność. To pamiętajmy, że ciągnik ma swoją kubaturę, ten system też ma jakiś czas odpowiedzi na skrętu. Co innego jesteśmy w stanie uzyskać właśnie w warzywnictwie czy w sadownictwie, a co innego tam, gdzie ktoś po prostu jedzie w granicach na 100 km na godzinę, ale tak czy tak to są dalej centymetrowe dokładności. Czyli generalnie, ale to już jest tak naprawdę wada wszystkich systemów, czyli dokładność jednak zmienia się wraz ze wzrostem prędkości jazdy. Czas reakcji jest taki sam, tylko że my robimy to znaczy, większą odległość masz rację. Między czasem zadziałania. A jakie jest ta górna granica przy hydrze takiego stabilnego prowadzenia? My wprowadziliśmy limit 20 km na godzinę z dwóch powodów. Po pierwsze to bezpieczeństwo. Jeżeli ktoś wyjedzie na drogę i jakoś przez przypadek uruchomi system, to jeżeli przekroczył w międzyczasie prędkość 20 km na godzinę, to nie. A w nowych ciągnikach nie jest to problem? Bo spokojnie tam nawet, do 50 się bujają. Nawet i w starszych nie jest to problem. A druga rzecz, że no powyżej, stwierdziliśmy, że powyżej 20 km na godzinę to już można zapomnieć o precyzji. No w tej chwili wadecz tak do 20 gwarantuje jakieś tam precyzję siania swoich siewników. To się mieścicie w tym limicie. On przestaje siać powyżej 20, wy przestajecie nawigować powyżej 20. Dokładnie, no gdzieś jest taka granica, że nie ma to sensu. Naprawdę lepiej obsiać pole, nie wiem, na 10-12 km na godzinę, niż jechać pod 18, no bo już ta maszyna skacze na tym polu i to nie ma najmniejszego sensu. Ale sens inwestowania w te rozwiązania ma sens, czy nie ma sensu? Czyli tutaj, jak już przy TGPS-ie wspomnieliśmy, że możemy mieć mniejsze zakładki. Tak. W przypadku RTK możemy już się bawić na zakładkach centymetrowych,
a nawet pracować bez zakładek, jeżeli na przykład mówimy o siebie, to nie robimy tutaj żadnych zakładek. Nawet na zwykłej talerzówce, jeżeli jedziemy z ręki, no to robimy około 20 czy 30 cm zakładki, gdzie możemy robić, nie wiem, 5, czyli na dużym polu to nam się przekłada na czas, na konkretny czas. Na paliwo, więc tylko zyskujemy. Tak, druga rzecz, no to temat związany z opryskiwaczami czy rozsiewaczami nawozu, gdzie tam nie tylko paliwo i czas, ale jeszcze ten środek ochrony roślin wchodzi, który tani nie jest. Tak samo nawóz, jeżeli jesteśmy w stanie, nie wiem, na 26-metrowym rozsiewaczu zrobić zakładki 0 albo zrobić zakładki 15 cm, a nie pół metra czy metr. Myślę, że metr to spokojnie przy takim szerokości. No, tutaj jest naprawdę o co powalczyć. W obecnej sytuacji ekonomicznej i tych cenach to jak najbardziej jest to temat do rozważenia. Myślę, nawet w przypadku mniejszych gospodarstw, tych 30-hektarowych. Tak, tutaj też wielkość może mniej jest istotna, ważniejsze jest to co się uprawia. No zgadza się, ale ja mówię na przykład o 30 hektarach zbóż i zasianiu tego, obsianiu tego nawozem. W dzisiejszych czasach to ekstremalnie szybki zwrot inwestycji. To naprawdę bardzo szybko może się zwrócić. O, jak będzie tak bujać, to nic z tego. Jak oni robią to w tym pętlaju, że tam jest, tam nie rzuca? Malutku jeżdżą po mieście. Może być. No tak, ale rolników w mieście nie spotkasz. To trzeba jechać na wieś. Kolejna rzecz odnośnie nawozów, to mało ludzi to stosuje, ale są mapy zasobności. Naprawdę tego nawozu nie trzeba siać na całym polu. I w nawigacji można już taką mapę, że tak powiem, zaciągnąć i nawet ręcznie sterować tym rozsiewaczem, ale na bazie pomiarów i tam, gdzie rzeczywiście to jest potrzebne. Bo jak już mamy sygnał dokładny RTK i już mamy tą kierownicę i w zasadzie to już jedziemy fajnie bez nakładek, to teraz pasowałoby się skupić na tych nawozach, środkach ochrony roślin i tak dalej, i tak dalej. I tu wchodzi funkcjonalność Hydry, bo w tej chwili Hydra bez problemu wczytuje mapy właśnie zmiennego dawkowania. Tak, mapy w postaci shapefile można wczytać i na tej podstawie widzieć, gdzie trzeba dosiać. No pamiętajmy, że Unia nas będzie coraz bardziej dociskała, żeby tych nawozów stosować coraz mniej. Inflacja nas docisnęła z drugiej strony, a więc... A ceny nawozów to już w ogóle nie zachęcają do stosowania. I tutaj jest naprawdę... Ekonomiczne uzasadnienie. Tak. Generalnie aplikacja cały czas się rozwija, także tu macie też ten plus, że ten system nie został zamknięty już w tej postaci, w której jest. Jest szansa, że za jakiś czas będą kolejne funkcje dodawane, zresztą dodawane sukcesywnie, tak? Cały czas bierzemy pod uwagę opinię klientów i tutaj, że tak powiem, rozwijamy, jeżeli uznajemy, że to jest sensowne, no to w jakimś skończonym czasie staramy się to zaimplementować. Czyli tu też wchodzi ten plus, że jednak faktycznie klient ma szansę na wysłuchanie i ewentualnie w przyszłości nawet otrzymanie jakichś poprawek według tego, co sam zasugerował. Wszystko zależy od tego, czy jest to jakiś jednostkowy przypadek, czy większa ilość osób widzi potencjał w takiej funkcjonalności, więc no tu jest duży potencjał też rozwojowy i szansa, że będziecie te aktualizacje co jakiś czas mieli szansę otrzymać bez żadnych subskrypcji płatnych. Nie, w tej chwili po prostu jak mamy coś nowego, to ma do tego dostęp i może tą aktualizację zaciągnąć i ją zrobić. Ja tu widzę sporo korzyści właśnie z tego wynikających. A funkcje, które są już w opracowaniu, zdradzisz? Których jeszcze nie oferuje Hydra, ale już są opracowywane? Może nie w planach, ale opracowywane? Oczywiście.
pomału się przemilamy do tematu związanym z kombajnem, aby tutaj można było naszą nawigację zastosować również do kombajnu. Bo jakie są w tej chwili ograniczenia? Głównym problemem jest inny model ruchu. W przypadku ciągnika mamy oś skrętną z przodu. W przypadku kombajnu znajduje się ona z tyłu, a więc kinematyka ruchu jest inna. Też dużo pracy poświęcamy na zaimplementowanie maszyny ciąganej, żeby jak najlepiej odwzorować jej ruch i zaznaczyć obszar, który jest obrobiony. Ale też słyszałem, że będzie niedługo prawdopodobnie wsparcie, bo w tej chwili aplikacja nam wizualizuje sekcję i to, którą powinniśmy włączyć albo wyłączyć, więc generalnie musimy później to przepstrykać na swoim komputerze opryskiwacza. Tak, tutaj pamiętajmy, że opryskiwaczy jest dużo i bardzo trudno jest przygotować jakieś rozwiązanie dedykowane do wszystkich opryskiwaczy i odpowiednio szeroko, ale jeżeli ktoś będzie chciał się, że tak powiem, trochę pobawić ze swojej strony, to planujemy wypuścić przystawkę, która te sygnały, które widać na ekranie, które się załączają, które sekcje, będzie przystawka hardware'owa, którą będzie można podpiąć do zaworów czy do odpowiednich przekaźników, żeby odcinać te sekcje. Trzeba pamiętać o sterowaniu całym opryskiwaczem, żeby nie było tak, że jedną sekcję zamykam, a ten środek idzie w pozostałe sekcje, bo to nie ma najmniejszego sensu, a więc tutaj z jednej strony temat wydaje się prosty, no bo mamy już wyłączanie sekcji, ale im dalej w las, tym więcej drzew. Kończ wreszcie! Temat wyczerpaliśmy z takich pojęć podstawowych, związanych właśnie z tym prowadzeniem, czyli najważniejsze dla mnie, generalnie nie ma czegoś takiego jak abonament, raczej jest to dobrowolny wasz wybór, czy chcecie korzystać z tego abonamentu, czy nie, bo nawigacja działać będzie tak, czy tak. Druga rzecz to niekoniecznie RTK równa się kierownica, żeby z RTK później kierownica. Drugą stronę da się DGPS i kierownica? Raczej znam rozwiązania na rynku, które na tym bazują. My stwierdziliśmy, że jednak do sterowania potrzebna jest precyzja. Nie lubimy takich półśrodków. Różnica cenowa nie jest jakaś strasznie duża. Nie powala. No cóż, to chyba myślę, że wyczerpaliśmy temat. A generalnie zachęcam was, żebyście pisali pod filmem w komentarzach jeszcze wasze pytania, których tu nie poruszyliśmy. To może zrobimy dogrywkę, jak jeszcze kiedyś się zgadamy i w tej Skodzie spotkamy. W kolejnym montażu. Tak, i jak się spotkamy w Skodzie, to będzie ekspert w Skodzie 2 albo część druga. Ale generalnie piszcie w komentarzach uwagi, to co wam się podobało, co nie, może tematy, które chcielibyście dalej poruszyć. Bo temat rolnictwa precyzyjnego na pewno nie jest wyczerpany. Chciałem tu raczej pokryć te podstawy dla laików i ogólnego zrozumienia tematu, więc może też dogramy drugą część. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się podobało i co? Zachęcam was jak zawsze do wejścia na nasz sklep, do którego link znajdziecie pod filmem w miejscu na opis. I co? I to by było chyba dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że spędziliście miło czas. Chcesz coś dodać? Pozdrawiasz? Pozdrawiam, oczywiście akurat tutaj wyprzedzam ciężarówkę. No, także z ostrożnością. No, to tutaj Tomek prowadzi, natomiast ja się z wami żegnam. Jeszcze raz, mam nadzieję, że to był miło spędzony czas. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć!